Dziś przed meczem z Pogonią Szczecin rozmawiamy z Wami, z młodą falą Górnika Zabrze. To piękne, że możecie być tutaj, możecie reprezentować Górnika zgodnie z hasłem do młodzieży świat należy. Ja mam pytanie pierwsze do obu z Was, i do Kuby Szymańskiego, i do Darka Stalmacha. Zaczniemy od jednak starszego, starsi mają pierwszeństwo. Kuba, mecz z Pogonią Szczecin. Rywal bardzo silny, kilka wygranych z rzędu, no tak naprawdę sama czołówka ligi. Czy na takiego rywala jest inna motywacja, inne przygotowanie, czy idziecie swoim cyklem? Tak jak powiedziałeś, jest to drużyna z topu ligi. Wygrali kilka meczów z rzędu, ale my też zrobiliśmy dobrą robotę w ostatnich tygodniach. Wygraliśmy 3 mecze z rzędu, chcemy wygrać kolejny mecz. Dobrze się zaprezentować przed naszą publicznością, która nas niesie w tych wszystkich meczach domowych, wyjazdowych również. Mam nadzieję, że zdobędziemy 3 punkty. Darku, to samo pytanie do Ciebie. Na takiego rywala, czy trener przewidział jakieś specjalne rozwiązania, czy jednak ta Wasza dobra gra ma zostać utrzymana? Nad czym skupiacie się przed meczem z Pogonią Szczecin? Przede wszystkim w meczu z Pogonią Szczecin chcemy grać swoją piłkę. Wiem, że to jest bardzo ciężki rywal. Znajdują się prawie na szczycie tabeli, mają bardzo dużo jakości, co też pokazują na boisku, bo nieważne, czy w pierwszym składzie będzie grał Kamil Grosicki, Sebastian Kowalczyk, czy wejdą zmiennicy, to naprawdę w tym zespole jest bardzo, bardzo dużo jakości i grałem przede wszystkim bardzo dobrze w piłkę. Będzie to ciężki mecz, ale damy radę. Co Waszym zdaniem będzie najważniejszym elementem w grze Górnika, żeby zniwelować zagrożenie Pogoni? Darku, teraz bym poprosił Ciebie jako pierwszego. Przede wszystkim grać wysoko. Będziemy chcieli Pogoń zaczyna od bramki. Fajnie jakby się udało gdzieś łapać ich wysoko pressingiem. Tam odbierać piłki, bo wtedy nie byłoby zagrożenia pod naszą bramką. I wysoki pressing i myślę, że będzie dobrze. Kuba, czy coś dodasz do tego? Myślę, że Darek dużo powiedział. Po prostu chcemy grać swoją piłkę, nie patrzeć na przeciwnika, robić swoje i zdobyć 3 punkty. Jeszcze jedno pytanie od siebie, później zadam pytania od zaprzyjaźnionej redakcji Roosevelta 8.1. Ostatnio przychodzi Wam trenować i grać w zimowych warunkach. Czy takie treningi, czy odczuwacie w ogóle różnicę między treningiem w dobrej pogodzie, w sympatycznej temperaturze, a gdzieś przypadającym śniegu i lekkim mrozie? Kuba? Myślę, że trening jak trening. Robimy swoje. Wiadomo, że jest teraz trochę zimniej, musimy się lepiej rozgrzewać. Ale ogólnie jest podobnie. Przede wszystkim tutaj warto dodać, że mamy bardzo dobre warunki do trenowania, bo mamy boisko podgrzewane i to nam dużo ułatwia trenowanie w tej pogodzie. I mam dla Was teraz pytania od zaprzyjaźnionej naszej redakcji Roosevelta 8.1. Zaczniemy od Kuby Szymańskiego. Roosevelta pyta, zanotowałeś 4 występy w pierwszym zespole Górnika, za które byłeś chwalony zarówno przez trenera, jak i kibiców. Jak Ty oceniasz sam siebie? Zagrałeś ponad stan, a może jednak jest jakiś niedosyt? Na pewno nie zagrałem ponad stan, nie pokazałem jeszcze wszystkiego z mojej strony. Mam nadzieję, że z każdymi minutami, z każdym meczem będzie jeszcze lepiej i że będzie to wyglądało bardzo dobrze. I drugie pytanie. Kamil Grosicki jest ostatnio w świetnej formie. Szykuje się zatem trudne zadanie dla defensywy. Macie jakiś szczególny plan, by zneutralizować jego atuty? Oczywiście, że mamy plan na ten mecz. Nie tylko na Kamila, ale na całą Pogoń. Lecz nie będziemy się skupiać na jednym zawodniku. Chcemy zatrzymać całą Pogoń i zdobyć 3 punkty. Darku, do Ciebie Roosevelta 8.1 przesłał pytanie o następującej treści. W meczu przeciwko Legii zaprezentowałeś się z bardzo dobrej strony, ale kolejny mecz rozpoczynałeś na ławce. Czujesz jakieś rozczarowanie? Liczyłeś na więcej? Nie, w życiu to fajnie, że udało się zagrać z Legią, ale ja dalej ciężko pracuję. No, to, że nie zostałem wystawiony w następnych meczach, to tylko mobilizuje mnie do cięższej pracy. I nawet jakbym poszedł, nie wiem, do celiotki czy do rezerw, to tam daję z siebie wszystko i wtedy jak schodzę, chcę jak najbardziej pomóc drużynie. Pytanie drugie. Twoim dużym atutem, Darek, na boisku są odbiory. Pracujesz jakoś szczególnie nad tym elementem, czy przychodzi Ci to naturalnie? To jest ciekawe pytanie, bo bardzo duży problem miałem z tym, z grą w defensywie i zostałem przesunięty do trenażurka, jak jeszcze w juniora grałem, żeby właśnie tam się defensywy nauczyć i trenażurek, no myślę, że bardzo dobrze tego mnie nauczył. Ja też mam tak, wydaje mi się, że taki instynkt, że w którym momencie wsadzić nogę i cieszę się, że te odbiory są.
Jeżeli jesteśmy w temacie odbiorów, to bardzo luźne pytanie. Zdarza Ci się na gierkach wewnętrznych wyłuskać piłkę Lukasowi Podolskiemu? Jak tak, to jak reaguje? No, czasem się zdarzy, chociaż jest to naprawdę bardzo ciężkie. Jak wiem, Lukas to jest świetny zawodnik i no, może z dwa razy się zdarzyło, ale nie za często. Panowie, najbliższy mecz, kolejny szczególny, jest to mecz urodzinowy. Jakie będą Waszym zdaniem najlepsze życzenia od klubu, od Was dla wszystkich kibiców? Przede wszystkim chcemy wygrać ten mecz i uczcić jakby urodziny klubu i pokazać się z jak najlepszej strony.